Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was z taką propozycją szybkiego makijażu dziennego. Wiem, że dla niektórych z Was jest to makijaż wieczorowy, ale dla mnie jest to makijaż dzienny i myślę, że znajdzie wiele swoich zwolenniczek. Zaczynamy od podkładu. Ja tutaj zmieszam sobie dwa podkłady, Affiniton i Catrice, dlatego że dzięki temu uzyskuję efekt, jaki najbardziej mnie interesuje, czyli takie troszeczkę krycie, troszeczkę rozświetlenie, no i też przede wszystkim kolorystyka. Jak widzicie, nakładam go dłońmi jakoś. Ostatnio ta metoda najbardziej przypada mi do gustu. Kiedy już całkowicie go nałożę, rozprowadzę i rozsmaruję, wtedy też na koniec wklepuję właśnie jeszcze dłońmi, aby uzyskać naturalniejszy efekt. No i teraz czas na korektor, oczywiście L'Oreal Perfect Match. Jak widzicie, nakładam w taki sposób, aby nie uzyskać efektu pandy i za chwileczkę będę sobie rozprowadzała paluszkami. Ale zanim to oczywiście jeszcze trzeba zakamuflować te nieprzyjacielskie diody, więc używam kamuflażu z Catrice Camouflage Cream oraz takiego pędzelka z chińskiej stronki, także wszystkie te moje niedoskonałości wymazuję niczym w Photoshopie. No i następnie też wklepuję palcem tak, aby rozblendować te granice, te krańce i tak, aby był naturalny właśnie efekt. No i teraz czas na czynność, o której wspomniałam wcześniej, czyli wklepanie korektora pod oczy. Ta czynność zajmuje mi zazwyczaj dość sporo czasu, ponieważ chcę, aby efekt ten był właśnie bardzo taki naturalny, aby nie było grubej warstwy, tak aby w ciągu dnia nic pod oczami nam się nie ważyło. No i potem jeszcze biorę pędzelek z Nanshi, tak aby właśnie wszystkie ewentualne granice rozetrzeć i potem utrwalam wszystko pudrem Ben Nye oraz pędzelkiem Drea Techniques Setting Brush. No i potem biorę duży pędzel od Sunshine Minerals i również resztką tego pudru sypkiego utrwalam resztę makijażu twarzy. No i teraz czas na konturowanie. Mam tutaj nową paletkę z Vibo, 3 Steps to Perfect Face, i biorę najpierw bronzer i pędzelek ze Sunshine Minerals i delikatnie podkreślam kości policzkowe. Również cenię sobie tą paletkę za to, że daje tak niesamowicie naturalny efekt, bardzo rozmyte kontury i bardzo ładne, takie świetliste wykończenie. Nie da się przesadzić z tą paletą zdecydowanie. No i teraz czas na róż. Róż ma bardzo ładne rozświetlenie. Jest bardzo delikatny, ale też ma bardzo ładne, takie delikatne drobinki, powiedziałabym w kolorze rose gold, więc od razu automatycznie nadaje takiego zdrowia naszej twarzy. No i na dokładkę jeszcze rozświetlacz, bez którego, jak wiecie, żyć nie mogę, więc nakładam go na szczyty kości policzkowych oraz na szczyt noska i nad ustami. No i tak się prezentuje moja twarz. Teraz czas na powieki i tutaj pozostałości korektora sobie jeszcze rozsmarowuję tak, aby nie mieć żadnych zawałkowań na powiece, i nakładam cień z L'Oreal. Wszystkie szczegółowe nazwy będą w opisie. I nakładam ten cień również palcem na korektor bez wcześniejszego przypudrowania, ponieważ to jest najlepszy sposób na to, aby cień ten po prostu był bardzo wybity kolorystycznie. No i granice rozcieram pędzelkiem z chińskiej stronki również. Teraz rozświetlałam część twarzy i nakładam właśnie na ten cień tak, aby uzyskać właśnie efekt rose gold, czyli takiego różowawego złota, które będzie wyglądało bardzo zdrowo i bardzo, tak bym powiedziała, delikatnie i naturalnie. Również tym samym rozświetlaczem rozświetlam wewnętrzne kąciki i czas na delikatną kreseczkę. W tym celu, jak widzieliście, używam Duraline Skin Glotta oraz Maybelline Lasting Drama i pędzelka chyba również z chińskiej stronki. No i staram się tak delikatnie przy samej linii rzęs poprowadzić właśnie tą kreskę, tak aby efekt nie był przesadzony, tak aby efekt był dzienny. No i delikatnie wyciągam kreseczkę ku zewnętrznemu kącikowi, tak aby bardziej optycznie otworzyła ona oko. Now you're here.
teraz czas na rzęsy. Clay Duo oraz rzęski z Ardell Whispies Black, mój ulubiony model. I tak, tak, dla mnie jest to model na dzień, ponieważ pasuje do mojego oka, do mojej budowy oka i nie ma efektu dzięki temu jakiegoś makijażu wieczorowego. No i czas na brwi, ponieważ jak wiemy, bez brwi nie ma makijażu, więc przechodzę do wyczesania brwi oraz do delikatnego wypełnienia ich farbką od Make Up Revolution Ultra Aqua Brow Tint w kolorze Light i pędzelek z Zoeva. Moje brwi nie potrzebują wiele, ponieważ same z siebie są dość ciemne. Niemniej jednak, jak każde inne brwi, mają delikatne luki, więc aby wyglądało to schludnie, czysto i przejrzyście, należy je delikatnie uzupełnić. No i teraz utrwalamy brwi. Jest to Brow Drama z Maybelline. Bardzo fajny żel, jestem bardzo z niego zadowolona i jakoś tak przypadł mi do gustu, że cały czas codziennie go używam. No i teraz muszę go wysuszyć delikatnie, bo dość długo to zajmuje. No i usta Eveline, pomadka Color Edition numer 720 i błyszczyk. Bardzo ładny, żywy kolor, pomadka delikatnie pachnie, daje bardzo fajne wykończenie, które dość długo utrzymuje się na ustach. Jest to taki, bym powiedziała, półmat. No a błyszczyk i proszę bardzo, jesteśmy gotowe. Także tak to się prezentuje, moi drodzy. To jest ostateczny efekt. Mnie taki efekt zadowala, jest dla mnie efektem dziennym. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Pa!